Witam Państwa. Czas na wspólną kawę, czyli potrójne espresso. A Państwa i moimi gośćmi w dzisiejszej tej części są Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor. Witam serdecznie Państwa. Artur Dziambor, Konfederacja. Witam. Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. A także Robert Bąkiewicz, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Media Narodowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, zaczniemy od wydarzeń, które miały miejsce w weekend na Twitterze. Mogliśmy oglądać, mogliśmy widzieć również, no właśnie, bardzo przykre obrazki. Obrazki dotyczące ataku antyszczepionkowców na ruch medyczny, na punkt szczepionkowy. Antyszczepionkowcy chcieli wedrzeć się do tego miejsca, zostali zatrzymani przez pracowników tej placówki. Na miejscu była Straż Miejska, na miejscu pojawiła się również policja. Doszło tam niestety do wylewu agresji ze strony antyszczepionkowców. Zapytam Państwa, jesteśmy podzieleni jako społeczeństwo w kwestii szczepień? Czy, no właśnie, czy tam była jakakolwiek granica? Na pewno Państwo widzieli, słyszeli o tym wydarzeniu. Czy to jest droga, którą my idziemy? Tylko pytanie, dokąd dojdziemy, kiedy towarzyszy również nam taka agresja, a bardziej tym, którzy nie popierają szczepień? Bardzo proszę, Marta Kubiak. Pani redaktor, szczerze mówiąc, to z takim zaskoczeniem troszeczkę dowiedziałam się o tej sytuacji, bo szczerze mówiąc, sama byłam zaszczepiona i po pierwszej dawce również zamieściłam takie zdjęcie, żeby zachęcić, żeby propagować te szczepienia. I również ku mojemu zdziwieniu rzeczywiście tych różnych komentarzy pod tytułem, a kogo to obchodzi, a po co, jakieś tam chipy i różne inne tego typu historie i komentarze właśnie pod tym moim wpisem się pojawiły. Oczywiście mój wpis nie miał na celu jakby wymusić na społeczeństwie to zaszczepienie, natomiast rzeczywiście chodziło mi stricte o to, żeby zachęcić, żeby pokazać, że rzeczywiście to jest ta droga, którą w tej sytuacji powinniśmy obrać dla dobra siebie i dla dobra wszystkich, więc rzeczywiście jakby no, rozumiem tych, którzy nie chcą być zaszczepieni, ale też uważam, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, bo no, tak jak powtarzam, zarówno rząd, jak i my posłowie staramy się propagować to szczepienie w jak najlepszy sposób. Teraz ostatnio zachęty do szczepień zostały włączone koła gospodyń wiejskich, jak i ochotnicze straże pożarne, więc wszystkie te działania, które są podejmowane przez rząd, sprowadzają się do tego, żeby zachęcić jednak ludzi do szczepienia, bo pamiętajmy, że niebezpieczeństwo czwartej fali, niektórzy mówią, że już jest czwarta fala, niebezpieczeństwo na jesień zwiększenia tej liczby zachorowań się coraz bardziej jest prawdopodobne. I tu postawmy przecinek, bo to, że czwarta fala będzie, to już wszyscy o tym wiedzą i mówią, tylko pytanie właśnie nie czy, tylko kiedy, więc o tym też za chwilę będę rozmawiać. Panie pośle, gdzie jest granica w tych naszych przekonaniach? Czy tak mają wyglądać, tak ma wyglądać debata publiczna? Artur Dziambor. Nie, oczywiście, że tak nie ma wyglądać debata publiczna. To, co tam się wydarzyło, to jest do jakiegoś stopnia odlot. Natomiast ja na początek chciałem przypomnieć, że jak to powiedział kiedyś jeden z ministrów poprzedniego rządu, monopol na przemoc ma państwo. I w związku z tym, że monopol na przemoc ma państwo, no to państwo, czyli Prawo i Sprawiedliwość dokładnie, partia rządząca, pozwalając sobie na absolutnie wszystko, ogranicza obywatelom wszelkie możliwości poruszania się, na przykład chodzenia po niektórych miejscach, rzuca obywateli na kwarantanny, nie wiadomo skąd. No dobrze, ale panie pośle, no z całym szacunkiem, ale tutaj nie policja atakuje ludzi. Dorzuca nam w tym momencie obowiązki szczepień i ten obowiązek szczepień nazywa się zachętą. Więc ja oczywiście nie usprawiedliwiam tamtych ludzi. Ta akcja nie powinna się nigdy odbyć. Nie powinni absolutnie być tak agresywni i absolutnie nie powinni po prostu w ten sposób reagować na to, co się dzieje. Bo jak się nie chcą szczepić, to się po prostu nie powinni iść szczepić. Mogliby nawet pójść protestować pod Ministerstwo Zdrowia na przykład, a nie pod Bogodłocha, w inny punkt szczepień, jeżeli już. Natomiast rzeczywiście trzeba sobie uświadomić to, że my nie jesteśmy w czasie, w którym państwo zachęca nas do szczepienia, ponieważ my po szczepieniu nie dostajemy 5 czekolad,
tylko państwo nas zmusza do szczepienia. Nie, no panie pośle, tutaj muszę zaprotestować, nie ma jeszcze przymusu szczepień, panie pośle, nie ma jeszcze przymusu szczepień. Ja przypomnę, że są państwa, są kraje, które taki przymus już tylko właśnie już wprowadziły, ale dlatego, żeby pożegnać się z tym wirusem, bo przypominam, że lockdown, który się pojawi, on uderzy po raz kolejny we wszystkich przedsiębiorców, a ponoć właśnie również i pana partia o tych przedsiębiorców chce zadbać i chce, żeby oni prowadzili swoje biznesy, a w ten sposób nie będą. Nie ma przymusu. Czy pan widział dokument, gdzie jest przymus szczepień w Polsce? Panie pośle, ale proszę mi powiedzieć, wskazać mi jakikolwiek przepis, w którym my jako rząd nakazujemy i wprowadzamy obowiązek szczepień. Póki co to na razie takie coś wprowadziła Francja. U nas na razie szczepienia są dobrowolne. My znamy podejście Konfederacji. Wiemy, jak się państwo posłowie zachowujecie na sali plenarnej. Jak się zachowujemy? No, bez maseczek chodzicie. Bez maseczek się zachowujemy. Jesteśmy bardzo niegrzeczni. No tak, no bo ja rozumiem. Postawmy tu przecinek, drodzy państwo, bo bardzo mi zależy na merytorycznej, właśnie zależy mi na merytorycznej rozmowie. Obrazki, które widzieliśmy w ten weekend z Grodziska Mazowieckiego, są pełne agresji. Osoby, które mają pewne funkcje publiczne, powinny dawać bardzo dobry przykład. Osoby, które są rozpoznawalne. Robert Bąkiewicz jest osobą, która 11 listopada do Warszawy ściąga naprawdę wiele tysięcy, setki tysięcy ludzi. Zapytam teraz pana, jak pan odniesie się do tych wydarzeń w Grodzisku Mazowieckim? Czy tak powinna wyglądać debata publiczna, pełna agresji? Oczywiście, że tak nie powinna wyglądać debata publiczna, ale uważam, że pokazywanie tego materiału i budowanie na nim wątku dyskusji na temat tego, czy powinniśmy się szczepić, czy nie, jest po prostu czymś bardzo nieuczciwym, dlatego że w kontekście półtora roku tej walki z pandemią, z zapowiedziami rządu, ze sprzecznymi decyzjami rządu, z wieloma sytuacjami takimi, które budzą ogromne kontrowersje, w sytuacji, kiedy duża część społeczeństwa czuje pewien dyskomfort związany z naciskami, które są coraz silniejsze i które są coraz mocniejsze w kontekście szczepień, które wcześniej miały nie być obowiązkowe. Dzisiaj obowiązkowymi jeszcze nie są, ale ta presja jest bardzo odczuwalna. No budzi to oczywiście kontrowersje. Ta postawa tych osób, ja powiem szczerze, nie znam dokładnie tej sytuacji, ale gdzieś mi te obrazki przyleciały przed oczyma. Budzi oczywiście niechęć, bo w ten sposób debata nie powinna przebiegać. Natomiast powinna przebiegać debata merytoryczna. Z czym mamy do czynienia? Jakie dalej będą działania rządu? Czy te działania rządu będą zmuszały nas potem do szczepień, czy nie? Bo przypomnę przecież, że wcześniej, jeszcze rok temu była mowa o tym, że szczepień w ogóle prawdopodobnie nie będzie, że nie będą masowe. Dzisiaj są czwarta fala. Pani tutaj się wypowiedziała, że wszyscy wiemy, że będzie czwarta fala. Tak, od paru miesięcy wiemy, że już będzie czwarta fala. To też budzi oczywiste kontrowersje, no bo skąd ktoś może wiedzieć o tym, że kilka miesięcy wcześniej dojdzie do ponownego zwiększonej ilości zachorowań czy zakażeń na koronawirusa. Dlatego uważam, że ta dyskusja powinna być dyskusją bardzo merytoryczną i opartą o jakieś... No dobrze, to zadam pytanie. To jak posłowie mają merytorycznie rozmawiać, kiedy emocje, jak pan zauważył, są bardzo wysokie, a niebezpieczeństwo jest również bardzo duże, pan Robert Bąkiewicz? No właśnie, powinni rozmawiać w ten sposób, żeby dać społeczeństwu pewność, że podejmowane decyzje przez polski rząd są decyzjami dla nas dobrymi, że są bezpiecznymi, że są rozwiązaniami, które wprowadzają dbałość o ludzkie życie i zdrowie. Natomiast niestety, ale dzisiaj trzeba powiedzieć o tym, że jest bardzo wiele chaosu, bardzo wiele sprzecznych decyzji, no i one budzą po prostu kontrowersje. Inną sprawą jest Żerują na tym grupy, które chcą budować pewną taką chaos wewnętrzny w państwie. I stawiamy tutaj przecinek. Artur Dziambor, panie pośle,
Gdyby pan, gdyby Konfederacja teraz była w rządzie, gdyby rządziła, jakie rozwiązanie państwo mielibyście na tę czwartą falę, która no, na pewno nie jest w odwrocie, tylko raczej do nas przychodzi? No, przede wszystkim nie nazywalibyśmy tego czwartą falą. Bardzo dobry wywiad pojawił się chyba parę dni temu z profesorem Kuną, który powiedział, że ten koronawirus to jest choroba, do której już się trzeba przyzwyczaić, ona już z nami będzie. Wszelkie dyskusje o tym, że da się wyeliminować wirusa, to są kompletne banialuki, ponieważ ten wirus już z nami zostanie. Ta czwarta fala to nie będzie żadna czwarta fala, tylko to będzie po prostu naturalna sytuacja w momencie, gdy wirus jest, przychodzi, rozwija się w określonych okolicznościach. Proszę spojrzeć wczoraj na przykład Ministerstwo Zdrowia, no ja korzystam z oficjalnych danych. Ministerstwo Zdrowia wczoraj podało informację, że w całej Polsce mamy 82 nowe przypadki koronawirusa i tak jest przez ostatnie kilka tygodni. Tymczasem my cały czas utrzymujemy, zaznaczam, bo jest oficjalnie tak zwany stan epidemii w państwie, więc wszyscy jesteśmy zmuszani do noszenia maseczek. Prawie 100 tysięcy ludzi jest w tym momencie na kwarantannach wydobywczych, więc no, trzeba po prostu z tego szaleństwa wreszcie zrezygnować, trzeba wrócić do normalności. Rząd zamiast straszyć nas tym, że będzie czwarta fala, wszyscy umrzemy, powinien mówić spokojnie, 1 września dzieci wrócą do szkół. Spokojnie, restauratorze, właścicielu pubu, właścicielu siłowni, nie będziesz zmuszony przez nas do nielegalnego zamknięcia swojego obiektu. Spokojnie, będziemy mogli myśleć o gospodarczych problemach naszych i o zmianach w gospodarce nie przez pryzmat zamknięcia gospodarki, tylko przez pryzmat normalnego życia. Marta Spokojnie, Kubiak. Ochrona zdrowia będzie dostępna dla każdego chorego na wszystkie inne choroby poza koronawirusem, bo już przestaliśmy wariować na jego punkt. I Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość, słyszała pani słowa pana posła. Czy takie zapewnienia, spokojnie, nie zamkniecie knajp. Spokojnie, nie zamkniemy siłowni. Panie pośle, panie redaktor, drodzy państwo, oczywiście sytuacja jest wyjątkowa, sytuacja jest, można powiedzieć, nadzwyczajna. Do tej pory żaden z rządów nie spotkał się z taką sytuacją i oczywiście krytyka jest jakby tutaj najłatwiejszym sposobem opozycji, żeby wytykać rządowi to czy tamto. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim, że nam jako Prawu i Sprawiedliwości w tej trudnej sytuacji chodziło przede wszystkim o to, żeby jak największą liczbę ludzi zachować przy życiu, to jest przede wszystkim, i podjęliśmy wszelkiego rodzaju działania, aby miejsca pracy zachować, co było oczywiście dla nas najważniejsze i co się udało. Ja wiem, że posłowie Konfederacji, tak, może się pan, panie pośle, teraz śmiać ochoczo, bo ja wiem, że jak bylibyście przy władzy, to teraz możecie sypać jak z rękawa, żebyście zrobili to czy tamto, ale niestety póki co, dla was niestety, rządzi teraz Prawo i Sprawiedliwość. I rzeczywiście te wszystkie działania, które są podejmowane, są naprawdę przemyślane. To nie jest łatwa sytuacja. Wyniki gospodarcze pokazują, że mimo tej sytuacji wygląda ta gospodarka całkiem nieźle. Mimo tej trudnej sytuacji nie powstrzymaliśmy różnych naszych programów. Dobrze, ale pani poseł, to ostatnie pytanie do pani, bo to jest akurat ważna kwestia, o którym powiedział pan poseł. Pierwszy miesiąc wakacji, on już mija, za chwilę jeszcze jeden miesiąc i powrót dzieci do szkół. Czy on jest realny w tej sytuacji, czy nie? Panie redaktor, pamiętajmy, że o tym wszystkim i te wszystkie działania, które są podejmowane przez rząd, są podejmowane w oparciu o różnego rodzaju specjalistów i oni, analizując szereg różnych danych i szereg różnych informacji, przetwarzając je i w oparciu o to są podejmowane decyzje. Trudno jest. I tu stawiamy kropkę w tym temacie, zmieniamy teraz temat. Tak, czy nie, jednoznacznie. Zmieniamy teraz temat jutro o godzinie 10 na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Niektórzy nazywają tę nowelizację Lex TVN albo ustawą medialną. I pytanie do przedstawiciela mediów narodowych. No właśnie, Robert Bąkiewicz. Czy to jest atak na TVN, czy to jest jednak dbanie o interes narodowy i o to, aby w Polsce te media były tak skonstruowane, aby nikt nam nie mógł, żadne państwo inne, narzucić narracji? Ja przypomnę, że ja nie jestem politykiem, jestem działaczem społecznym tutaj dla pewnego porządku. Natomiast
Oczywiście z punktu widzenia interesu państwa, interesu narodowego jest to, aby media były pod pewną kuratelą państwa. Tak robią duże, potężne, silne państwa, chociażby Francja, chociażby Niemcy, Austria. Tam te restrykcje w stosunku do kapitału zagranicznego są dużo bardziej poważne niż w Polsce. To, że stacja TVN jest stacją, która buduje narrację antypolską, która atakuje polską kulturę, polskie dziedzictwo, która podejmuje tematyki takie, które tą strukturę narodową niższą rodzinę, jest przecież wiadome od lat. Wiadome też jest również, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę trwa wojna informacyjna, wojna, która toczy się na poziomie przekazu. I ten przekaz generowany przez stacje TVN lub inne również media, te duże liczące się mainstreamowe, o zagranicznym kapitale, są wymierzone w polskie interesy. Dzisiaj na świecie mamy do czynienia z sytuacją, w której następuje pewne przytasowanie na scenie międzynarodowej. Trwa ogromna walka, być może ten koronawirus, ta pandemia jest również elementem tej walki i państwo polskie powinno mieć takie narzędzia, w którym pozwoli bronić się przed obcymi armiami medialnymi, które niszczą interesy państwa. I postawię polskie. Przecinek, zapytam pana posła z Konfederacji. Jeśli mógłbym tylko jeszcze dopowiedzieć, stacja TVN bardzo często w swojej narracji używa kłamstwa, manipulacji, oszustwa. Dzieje się to od wielu lat. Zupełnie przechodzi to bez żadnych konsekwencji. I obrona takiego medium... Ja przypomnę tylko, ja tylko dopowiem. Jest takie określenie, które pojawia się zawsze 11 listopada. Marsz narodowców, a czasami nawet i gorzej, tego już wypowiadać nie chcę. No tak, pani redaktor, stacja TVN chociażby oskarża moją osobę o to, że pobiłem w październiku ubiegłego roku, kiedy były marsze lewicowych aktywistów kobiety, co jest oczywistą nieprawdą. Proste przejrzenie materiału dowodzi mojej niewinności. To my byliśmy atakowani, to my jakby podlegaliśmy tej agresji lewicowych aktywistów. Natomiast od kilku miesięcy, czy prawie od 9 już miesięcy, TVN pokazuje nas jako przestępców, jako bandytów. Przez co na przykład ja osobiście spotykam się wielokrotnie na ulicy z ogromną agresją innych osób. Być może nawet dojdzie kiedyś do jakiegoś ataku fizycznego, bo już te sytuacje na tyle są jaskrawe i na tyle pokazują właśnie ten poziom agresywności, nienawiści, którą buduje TVN, że może tak to się skończyć. Moja rodzina była w ten sposób zagrożona. No uważam, że takie medium, które stosuje takie praktyki bardzo nieuczciwe, no powinno odczuć pewną presję państwa. I postawmy przecinek, Artur Dziambor. Te rozwiązania nie odbiegają od rozwiązań międzynarodowych liczących Panie się państw. Panie pośle. Zamach na wolne media, zamach na wolność prasy, na demokrację, na różnorodność mediów, czy nie? Nie, no to jest ta ustawa, to jest oczywisty zamach na media, a to czy to są wolne media, no to możemy podyskutować o tym, co dzieje się od 6 lat w Telewizji Polskiej i w TVP Info. No. Dlatego zachęcam do oglądania Republiki. U nas, jak widzicie, różne są Pani strony. Redaktor, Bardzo się cieszę, natomiast no ja oglądam TVP Info, muszę oglądać, bo muszę być poinformowany w kierunku, jaki sobie obrała ta stacja i oglądam też TVN24, bo też muszę wiedzieć, jaki kierunek sobie wybrała ta stacja. Ale najbardziej pan lubi przychodzić do Republiki, proszę. Najbardziej, szczególnie rano i szczególnie do pani redaktor. No właśnie. Ale wolę na żywo, no zdecydowanie. Ja też mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo. Natomiast tak całkiem serio, to oczywiście no, mam nadzieję, że ta ustawa po prostu zwyczajnie się w Sejmie nie pojawi. I ja zresztą wierzę gorąco w to, że ona się nie pojawi, że się okaże, że no coś tam proceduralnie się okazało, że coś tam nie działa. Trochę bardziej mnie martwi to, co robi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ponieważ no, nie wyobrażam sobie, co będzie działo na świecie akurat, gdy wyślemy sygnał do świata, że rządząca partia zamknęła opozycyjny kanał telewizyjny. To będzie sygnał, który my wyślemy do świata,
który sprawi, że będziemy na jednej linii z Białorusią. I a propos tego świata, panie pośle, ale przecież to jest kłamstwo. W Niemczech, we Francji czy w Austrii podejmuje się podobne działania. Czy nie pozwala się mediom zagranicznym w ten sposób działać? To, co pan mówi, to jest jakieś... Panowie, ja tylko dodam, bo pan poseł Dziambor powiedział o kwestii zagranicznej. Pan poseł Dziambor mówi o kwestiach zagranicznych. Ja tweeta sprzed 2 minut dosłownie przeczytam. Jeden z dziennikarek, jak ćwierkają ptaszki w okolicach Nowogrodzkiej, Amerykanie chcą sprawę Lex TVN załatwić indywidualnie, pogadać z posłami Prawa i Sprawiedliwości i skruszyć większość. Będą takie właśnie zabiegi tutaj komunikacyjne, takie dyplomatyczne, czy nie, panie pośle? Jakiej w ogóle możemy spodziewać się reakcji? Nie. Jeżeli dzieją się takie rzeczy, że na Twitterze się pisze, że Amerykanie będą rozmawiali z posłami, to znaczy, że takie rzeczy się nie dzieją, albo że one już w tym momencie zostały spalone. To nie na tym polega. Ja mówię o czymś zupełnie innym. Ja mówię o tym, że no jednak nie powinno nigdy dojść do sytuacji, w której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozwala sobie na to, żeby w ten sposób decydować o koncesji. No w ogóle cały system koncesyjny moim zdaniem jest do likwidacji, ale to wynika z tego, że ja po prostu uważam, że wolne media powinny polegać na tym, że są rzeczywiście wolne, a nie, że jakaś rada... I Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, słyszała pani wszystkie zarzuty? Panie pośle, no naprawdę poziom pana wiedzy w tym temacie mnie zdecydowanie przeraża. Zacytuję panu artykuł 35 ustawy o radiofonii i telewizji. Koncesję może otrzymywać jedynie firma działająca w Polsce lub innym kraju europejskiego obszaru gospodarczego. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę mi nie przerywać. Po drugie, nikt nie chce zamykać telewizji TVN. Chcemy tylko, tak jak pan zresztą sam poseł powiedział, doprowadzić do sytuacji, że będziemy, że większość będzie udziałów mieć firma polska i rzeczywiście tak jak żeby większość naszych mediów było właśnie z obszaru albo firma działająca, tak jak powiedziałam, na terenie Polski lub innych krajów, lub innych krajów europejskiego obszaru gospodarczego. I tak jak był uprzejmy powiedzieć mój przedmówca, takie rozwiązania są stosowane zarówno we Francji, jak i w Niemczech i jakość tam działają, sprawdzają się i nie ma jakiegoś oburzenia ze strony polityków, społeczeństwa i tak dalej. Natomiast przypomnę, że jeszcze w tej sytuacji przy okazji TVN-u mamy do czynienia jeszcze z szeroką akcją opozycji dotyczącą zbierania podpisów pod likwidacją TVP Info. No drodzy państwo, no nikt państwa, panie pośle, nikt państwa nie zmusza do tego, żeby chodzić do mediów publicznych. Jest wybór, można przyjąć zaproszenie, można nie przyjmować tego zaproszenia, jednak jakoś tak się dziwnym trafem okazuje, że jakoś tak dziwnie chętnie chodzicie do tych mediów, więc naprawdę proszę się nie mijać z rzeczywistością. Fakty są takie, nie inne. Projekt trafia na komisję i będziemy nad tym procedować. Na pewno i tu stawiamy kropkę, będziemy obserwować. Panie pośle. No, nie mamy niestety czasu. Szanowni państwo, widać, że temat naprawdę bardzo gorący. Będziemy obserwować i będziemy jeszcze komentować. Obiecuję panu posłowi, że jeszcze w tym temacie na pewno zabierze głos. Bardzo dziękuję za spotkanie. Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Artur Dziambor, Konfederacja, serdecznie. Robert Bąkiewicz, dziękuję. Marsz Niepodległości, Media Narodowe. Dziękuję państwu, a naszych widzów zapraszam już za chwilę na kolejną rozmowę. Witold Waszczykowski będzie państwa i moim gościem.